i komórka taka, że tylko łóżko i tam może był mecz, żeby coś było. I tam mieszkałem. Ale potem wzięli mnie do mieszkania normalnie, do swojego, razem żeśmy mieszkali. Piękny apartament z widokiem takim na cały, na trzy strony świata. Tam był taras. Tam był taras wielkości chyba z 50-60 metrów sam taras. Na ostatnim piętrze miałeś widok na morze, na ulicę, ojej. Ale pięknie było. Tylko wiecie, co było problemem? Po całym dniu pracy, jak żeśmy się kładli 11-12 w nocy, to zaczęło tam się życie robić, pełne ulice i na tych skuterkach. Ja musiałem sobie zawsze w Polsce kupić takie specjalne zatyczki do usów, specjalne korki. Tylko miałem takie ulubione Ewa, że taka była jakby choineczka gumowa, wiesz? I to mi najlepiej pasowały, bo ja tam bym nawet nie mógł spać. Tam na tych skuterkach, takich malusieńkich, tam na jednym kole jeździ. Wariaty. Ja to nie wiem, jak to jest możliwe. To nie ma tyle mocy. Podrywali jak. No, musiał dobrze podarwać i trzymać tylko nogę, ale to jest ciężki temat. Ups, będzie czwórka. Zapomniałem się rozpędzić. Będzie dwójka. Myślisz? No. Teraz tego zapomnę. Dałem ciała z tym, by się zagadać. A to ustrojstwo, co wyjąłem, wiesz co to było? Ten sprzęt takie te? No. Co to było? Bo ten nie to wystawiałeś. Ja wiem, ale nie wiem. Coś z wodą, ale co? My będziemy, wiesz, bo tego gówien mamy za dużo, to trzeba nie, się... ja wiem, że to wyrzucamy, tylko ja myślałem, że to jest coś kręci i miksuje, nie? A to jest nawilżacz powietrza. No, nawilżacz powietrza. Wiesz, coś, co się nie sprzedaje, trzeba wyrzucać. Ja w domu też to muszę zrobić. No. Bo my tych śmieci mamy tyle w garażach, Mirek w dupie ma nie wystawia, tylko ma 50 rzeczy wystawionych przez 10 lat i tak tym, wiesz, i tak to stoi. I ten, wielki handlarz. Tak, a ten komputer, co tam w samochodzie, to niesprawny? Nie wiem, ale ja go chcę dla Dawida przywieźć, wiesz, bo ja go wziąłem z rafinerii. Bo ale tam, ze śmietnika czy gdzieś? Tak, ze śmietnika, ale może być dobry, bo wiesz, oni wymieniają na sprzęt nowszy i mogłem wyrzucać, nie? A on by sobie, wiesz, majsterkował, nie? Ale to nie lepiej laptopa, bo jeżeli tego na się nie, on stacjonarkę chce. Tak? Dlaczego? To gry, wiesz, tam możesz wymieniać karty, to tego. Aha. I to jak się to wygląda. Kombinacją de la republication. O, w Narwie. Tu? 300, nie wjechał, 300. Wiesz, bo trzeba szukać domu tam, gdzie byś miał robotę. Nieprawda. A chcesz jechać teraz do tego kolesia? Na swój? Zatrzymamy się tam, jak będzie odbicie. Zadzwonię do niego, znaczy przemyślimy jeszcze, nie? I czy też trzeba się, musi sprawdzić, czy ta dziewczyna jest dostępna, żeby jej tam wieść. Ale to nawet jak jej nie ma. No póki ci nie zapłaci, to nie jedziemy. Nie, nie wiem. To jest 200 koron, to tam jest chyba. 200 koron plus czas i bramy. Znaczy zapaliło, bramek nie ma. Jak się jedzie przy okazji? To ona, powinna to. Być, ona powinna być dostępna na filmie chyba, nie? Powinna być, ale... My za wolno jeździmy, ktoś zadzwoni, bo już za wolno jeździmy. Tak? No nie, nie, na razie co to nie wiesz, i tak nie mamy przeładowanego samochodu. Też tu są dwa pasy, to wiesz, no dobra. Coś tam wyprzedzi. Ja tu tak wolno nie jechać. Teraz przyspieszymy.
zgłodniałem, te hamburgery były pierwotne. Zrobimy jak tylko przyjeżdżam. Jabłka są na pacy. Ja mam swoje słoiki. Kawałek mięsa wrzucić, cebulę i już się smaczy. No co cebula? Cebula szkodliwa. Nie, cebula jest dobra. Cebula i oliwa. Cebula na surowo jest dobra. Ale przy smażeniu zabija wszystkie witaminy. Ja też to piłem, ale smażyłem czarki. Ja też zawsze sobie robię chwilę z kurczaka. To było moje ulubione jedzenie, to szybko się smaży. Vamos sotra dirección? Sotra dirección, recto. Derecho. Recto, derecho. Cicho, to trzeba zwolnić. Mogę sobie zakręć. Odwalnia silnikiem. Jak najmniej bocznych przeciążeń. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Rododendrony. Piękne. A tu jakie piękne kwiaty. Rododendrony. Rododendrony. Zanim będziemy jechać, bo ja zawsze szukam takich samochodów. Bo co on jeszcze kupuje cały czas? Nie. Marnuje energię elektryczną. No. On ma małą bateryjkę, zaraz zdechnie. Dokładnie. Będziemy musieli go pchać. A on go weźmie. Te wariaty, a nie, stoją już. Autobusy moje tam stoją. Morty morskie. Dalej byś tu mieszkał. Jakie musisz spełnić wymogi, żeby mieszkać dalej? Ale to jest pytanie za daleko do przodu. Tak jak ta twoja szefowa. Proszę pana, proszę przyjeżdżać z walizeczką. Tak mi powiedziała. Że jak chcę dalej mieszkać, to tylko walizeczka. Tak? Walizeczka, proszę. Korek jest chyba, stój się. Tak, a bo tam stoi ten. To nie ta dupy strona. Możemy zmienić ten.
nie, daleko to nie pojedziesz, bo one nie, są... Ale i tak musimy tym pasem jechać. O, jest Bój 28 gdzieś? No, na, inny, następny. Ale mówiłem? Ja kiedyś w długich trasach to się trzymałem za samochodem 28. Co to za różnica, czy 28, czy 35? Bo ty jesteś w ogóle nieświadomy. A ja niczego. To, ja nie biorę tego pod uwagę, wiesz, bo to jest tak zwana numerologia. O! Ja tego nie biorę pod uwagę. To są tak zwane sugestie, nic, bo kompletnie ci są niepotrzebne te numery. Owszem, jakbyś miał siódemkę, to jest o, Boża cyfra. Trójeczka też, dobra cyfra. Trójeczka nie. A szósteczka, trójka to jest to święta trójca. Nie, nie, nie ma świętej trójcy. No jest pogaństwo. No dobra, jak będzie i pogaństwo, ale jest Pan Bóg, jest Bóg. Właśnie, że trójka jest bardzo ważną liczbą, jeśli chodzi o... numerologię. Nie numerologii, chodzi o tematy Boga. Ale nie, siódemka. No, czepmy się siódemka. Słuchaj, jeśli Pan Bóg chciał mi dać 28, i ja w to wierzę, że to znak od Niego, a Ty mówisz, że... Ja się numerami nie przejmuję. Ale mi nie chodzi o Ciebie, mi chodzi o mnie. Ja zacząłem pracować... Dla mnie to jest święta liczba. 13 lipca i... Dla mnie to jest święta liczba, kiedy Ty zacząłeś pracować. A co mnie obchodzi, kiedy Ty zacząłeś pracować? I 13 zacząłem pracować, a inni już... Przesądy są niedobre. Zły czas trafiliśmy. 2, 8, 3, 7, 3. To jest godzina szczytu, nie? Presja, no, no jest, jest. Godzina szczytu, słabo. Godzina szczytu. Bo taki przyjechał pewnie i zabrał twój samochód, no ten, pamiętacie. Przyjechał, zapakował na górę. Zaciągnął go tą linką. To zabrał. O, mieliśmy pojechać go sprawdzić. Na Phoenix dalej. Jedziemy? Już się ma, jesteśmy w inną stronę. Nie, możemy zboczyć tam i pojechać Phoenix dalej. Akurat po trasie, ty. Będzie tam jeszcze otwarte? Dobrze gadasz. Nie, zamknięte do 16. To akurat. Godzina jest dobra. Nie, już po czwartej. Gdzie po czwartej? To jutro pojedziemy. No tak. Jest 16.10, a ty mówisz, jeszcze mamy godzinę czasu, tak. 8.10. Jest 7. Tak, tak kieruj swoim myśleniem. 8.10. 4.28. Tam był 2.8, trzeba pojechać za tamtym. Jadę za nim cały czas. Coś tam obciera, widzisz? Słyszysz? Coś z hamulcami jest nie tak w tym samochodzie. A, bo wiesz, bo tego ręcznego może nie zwolniłeś i dlatego... Nie, no zwolniony jest. Ale może coś pozostało. Słyszysz, jak tam obciera? Otwórz sobie okno. Ręcznego, to jest chaos, nie dlatego, wiesz. Ale słychać. Słychać. Tam coś obciera. Słychać. To lepiej. To nie jest... Nie słychać, tak... Jest... Tak jedzie. To jest takie piszczenie, ale to... Słyszysz? Tak. To u nas coś jest, u nas kole. U nas, bo już mówiłeś wtedy, jak jechaliśmy, że to było słychać. Może coś tam się wytrze. To u nas. Wiem, że u nas, tylko próbuję zrekonstruować, czy to jest przód, czy tył. Tył. Tak? No, to są hamulce pewnie ręczne. Szkoda, że nie... Ręczny to inaczej słychać niż takie piszczenie. Ale coś obciera. To może mieć wpływ na pobieranie więcej paliwa też. Nie mam, nie sądzę. To się zgadza. Otóż jak tam to zobaczysz. Święte słowo. Mirek powiedział, znawca konstrukcji samochodu, jak wszystko działa. Słyszysz? Nawet jedzie się potrafi. Pozwól. Słyszysz, słuchaj, ja też u mnie wyczuć samochód. Jak widzę, że ma łożyska Seat, ten, którym jadę, rozpieprzone. I ten nasz mechanik rodzinny już nie ma siły, żeby to naprawiać, to mówi jeździ tym samochodem, aż to padło. No ja, wydaje mi się, że to nie jest ta metoda. Jak widzę, że ślizga się sprzęgło, a on mówi jeździ, jeszcze można jeździć. No nie mam wyjścia, muszę jeździć. Coś tam obciera, nie? Ale to jest obcieranie, to jest taki inny, szuranie jakiś, tak kurczę, buczy, jak moje łożysko. To jest metalowe. A to takie lekkie piszczenie.
wiesz, szybciej to on Nie, a to, że jemu się nie chce, wiesz, jest zmęczony tą całą robotą, no tak jest, przecież taka robota z tymi łożyskami, to też się trzeba napierać, nie? Żeby to wynikło. Zależy w jakim samochodzie. No, pamiętam, jak wymieniał ten Krystian, no kurka, jak się nabluzgał, jak tego wymienił jedno łożysko, ale Darek to mówi. Ale to przednie czy tylne, bo tam są dwie inne. Tylnie chyba robi, nie przed. Tylnie robi, nie przed. Ja nie pamiętam. No i tak. I Darek mówi, że spokojnie, delikatnie, to trzeba tu. Wiesz, fachowiec to jest fachowiec. A jak ktoś tak robi z doskoku, no to jest inaczej. No słuchaj, ja jeździłem samochodem, że się prawie koło urwało przez łożysko. I postawiłem tam na parkingu, jak do Sulwa się wjeżdża i musiałem jechać i tam na parkingu wymieniać łożysko, pół zawieszenia. I pojechałem i mi się udało zrobić to w 2 godziny. To cud. A to była zima, tylko że akurat był słoneczny dzień i elegancko. Nie kierownik? A koło już prawie było oderwane. Tutaj mi każe, jeździ, jeszcze można jeździć. Gdybyśmy mieli drugiego mechanika, to byśmy to pojechali gdzie indziej, nie? Bo wiesz, bo te łożyska to trzeba, sprzęgło jak sprzęgło. Ale to można samemu zrobić. Wiesz, ja się za takie rzeczy nie biorę. Ja się mogę wziąć za inne. A te rzeczy, to ja się nie biorę. Mirek się może wziąć za jedzenie, sranie, takie rzeczy. Jedzenie. No i nauczanie, bo cały czas naucza. Pomysły. Dar nauczania jest bardzo ważny. Tylko kwestia, żeby go mieć. Wiesz, a nie tylko, nie żeby gadać. Skąd wiesz, że nie ma? Ty nawet nie wiesz, czy masz, czy nie masz. Ja, ciekawe, czy tu ręcznie nie trzyma, co? Tak ciężko mówię. Wiesz, moglibyśmy podnieść samochód i zobaczyć, jak się tu okręci. Ale gdzie? Bo nie, bo my nie... Szkoda, że nie puściliśmy tego ręcznego tramu, może trzymać go. Może trzymać. Nie, co? To puścisz go na zbórki, zobaczymy. Czy tak jakoś ciężko trzymać? Idzie, mi się wydaje, że trzyma chyba ręcznie. Nie, tu ja mało gazu daję. To czekaj, nawet teraz bym puścił go na luzie. Ale mamy podgórkę co? To jest podgórka. Ucieka twoja dyskursa. Dobrze. Dziękuję, że była. Dobry znak, że ucieka. Ale będzie następna 20. 21. 32. Czekaj, ja trochę popatrzę. Jak już te numerki się mają. No. O, 29 jest. Proszę państwa, 26. Czekaj, jeszcze może coś wypatrzy. Jeszcze póki mi się chce patrzeć. O, lody zakupimy z Janem. Ale lody to najlepiej już w chałupce, a nie gdzieś w samochodzie. To będziemy jechać do chałupki. Ale czekaj, jedźmy jeszcze tą laskę tej kobicie zawieźć. Laska Arona. Tak. O, jedzie wypiadek mamuta. Ja to sarami, tak jak ja dorzucę. Dobrze. Laskę zanieść, proszę ciebie, coś tam jeszcze załatwić. Laskę Arona? Proszę, laskę Arona, to są grube pieniądze bardzo. 200 koron. 200 koron. O, jedzie. O, 29 widziałem. Widzisz, te wszystkie gamo nie stoją, w kolejce, a my jedziemy, nie? A, my ładnie jedziemy. Wiesz, może myślą, że będą skręcać w prawo. Może w prawo będą wstawić. Gdzieś tam. Za 1200 metrów. Norwegii to są takie matoły, jak jeżdżą. No, najczęściej tak. W rzeku nawet jak ja jeździłem autobusem, to nawet te gamonie u nas w tej firmie stały. Ja to make, jadę dalej autobusem. W dupie to miałem. Dobrze, bo ty był uprzywilejowany pojazd miał. Nie, w dupie człowieka autobusem pchałem się. No ja jestem przywilejowany. I szlak trafiał jak tak stać. Cholera mnie, że tak stać mi kolejki. Mało śliwość, do czego jadę za Erdala. Dobrze. Kurczę, ale oni tu stoją, a ten tunel ma z 5 km.
Nie, chyba nie. Za niedługo się będzie kończył. Chyba tam będzie światełko w tunelu, co? A bo nie stoją, bo na asku jadą, no tak? Będę se raz i. Aaa, taka. Kasego. Czyli po kacu cała granda. Po kacu jadą. Weź mieszkaj na asku. Codziennie stój w kolejkach. Jedzie. O, 28 kruszeczka jest. Tak widziałem. A jest, końcóweczka. Przedzielona kreseczka. To jest dobry znak. Nie, bo tą trytką złapał. Się oderwała ta noc. Dobry znak. O, teraz tu będziemy stali, a tam ci będą jechać. Tu teraz byśmy musieli zmienić kierunek. Warto nam? Nie wiem. No nie wiem. Ciężko z tym cały czas coś jedzie. Nie. A to nie jest taki skoczek. A jedziemy na ten Ascoy, czy nie? No zaraz ja tam stanę na zjeździe i będziemy myśleć, co tak się z nią, czy ona w ogóle jest dostępna, czy Christian jest. Czy chce dać spokój i jechać do domu, robić coś i zjeść, nie wiem. Jedzenie to jeszcze się niech poczeka, na razie to trzeba robić, jak można coś sprzedać, to trzeba to sprzedać. O! Dalej. JP, JP. O, my dalej. Azy. Już jesteśmy na świeżo. No i zobacz, kreseczka się minimalnie ruszyła od paliwa. Zrobione jest 58. Więcej, bo tu zrobiliśmy więcej, bo tutaj okłamuję. Biturbo, Vivaro Biturbo. To musi być mocne. To jest ta. Podwójna turbina. Aha. A ja wiem, czy to możliwe? To jedzie mój samochód, skuterek. Cikowiec. O, ten tu jakiś super wypasiony, nowoczesny. O, leci samolot. Leci. A my będziemy. Ascoy. Nad chmurami czy pod chmurami? Sławka, teraz masz możliwość się skontaktowania z tą, czy ona będzie? Czy tam warto jechać do niej? Właśnie zobaczymy, czy ona odpowiedziała w ogóle. No, zobacz. Dzwonić do niej? No zobacz, czy... Nie, czy dzwonić, pisać? Zobacz, czy odpowiedziała. No ale to będziemy jechać, jak ty nie jedziesz do tego kolesia, to nie ma sensu jechać do niej. Dowiemy się najpierw, czy to i czy potem to, nie? Orkiestra. Orkiestra Internacjonalna. Tu nam się nie opłaca na ten pas, bo my mamy pas prosto już teraz kawałek. Ale na Ascoy to jest i tu, i na Sofę, tym pasem się jest. A, odpowiedziała. No i? Co? Polska do Ascoy. Może zadzwonię do niej. Dzwonię. Co? Jest pani w domu? Tak, ja bym musiał pasować. Zadzwonić do niej? Dzwonię. Ale co, będziemy, to trzeba było zobaczyć, czy ten Christian jest. No to dobrze, ale czy ona się w ogóle coś napisała? Możesz zapytać. Wziąłem jeszcze z tego telefonu.
Opel Vivaro. Opel Vivaro. Varo, varo, Vivaro. Myśmy oglądali te Vivary. O, malutko. To jest zadzwonię, co? Może do niej? A to specjalnie będziemy jechać do niej, jak nie będzie tego Krystiana? Zapytaj się, czy jest w domu, bo być mamy możliwość podjechania, ale nie mamy konieczności. Dobra, dzwonię ci. Zda. Ja, halo! Ja jest Kaltil Asko, no, Ardu Kanie Komet i Dajnu. Okej, tu jestem tak. Ja, a, jak sytuacja? Mogę przyjechać do niej teraz. Zobacz, czy ten kolega jest. Dzwoń do tego kolegi. Dzwoń do kolesia. Ja tam sprowadzę, musimy się tam zatrzymać. No to tu, podaj, podaj numer, to Sławek. Podaj numer, ja zadzwonię. Możesz ty rozmawiać z moimi znajomymi? Jak ty może? Możesz spytać, czy on jest w domu. Nie, nie mogę. Ale to nie było mówione spotkanie na byle co, tylko... Tylko na poważne tematy religijne. To stań na przystanku i... Nie można. Zjeżdżamy na Askoj, a potem i tak mamy potem na Sotry. Spokojnie. Pokojna twoja kalarepa. Pokojna twoja, tak. Kaliariepa. Czekaj, tylko tu jest ten zjazd na Askoj? Tak, tu jest. Prosto też. Nie, prosto nie. A nie, prosto, nie, prosto nie. Zapasy są chyba... Tak, dobra, tu idziemy, nie, idziemy, tam, prosto, tylko tak. Tamten jest na Sotry. No. Także się ładnie wczesał. Wczesał się kierownik, wczesał. Kto? Jest... Bo tam ci stali w tym... Ale mi zgasło, to niedobrze. Tak jak a widzisz, czyli... Przegadywał kocioł garkowy. Wiesz, tu była sytuacja trudna, bo pod górkę i to, i tamto, i człowiek. A, to mnie zgasz na skrzyżowaniu, tutaj jest. O, samolot. Leci. Leci. Dobra, możemy przyjechać. To dwie stówki wpadną. No i może jakieś puszeczki gdzieś po drodze jeszcze wpadną. Nie, czy będziemy grzebać. Ale gdzieś przy tym, na trawniczku, gdzieś coś. Gdzieś szukał. Czekaj, bo ja myślę, jak to stanąć, wiesz? Nie, jedzie, dobrze, jedź. Ale tam potem, jak jedziemy na rondo Lasko i to nie. To wiem. Ja muszę się wcześniej zatrzymać. A żeby do niego zadzwonić? No. Tam nie będzie możliwości. No ja wiem, jak jest. Wiesz, gdzie masz się zatrzymać? Jak się jedzie do tej Ukrainki tam, jak jechaliśmy. Tam ja chyba na gazety jedzie. No, to tam masz się zatrzymać, czy później tam zabierzesz. Czekaj, to ja tu muszę jechać, tak? Nie, nie. Tu jest skut autobusu. Aha. Nie, nie jedź, nie rób takiego jaja. A co to znaczy, to dzielder i się bus? Nie dotyczy to autobusu, a tak to wszystkie inne samochody muszą jechać ten. Rozumiem. No właśnie. Może tu się zatrzymać. Możesz, albo jedźcie o tam prosto właśnie. Pasa na... Ja muszę skręcić w lewo i tam potem zawrócić. No. Ja znam tam. Ile to jest pasów, jak ja mam jechać? Jedzie, dobra, spoko, jedź. Ja nie wiem, jak on jedzie. A, sprawa. Oni jadą na... Pojedziemy na chwilę na Sotrę. Wyłamam flaszkę. Tam się masz zatrzymać zaraz. No, dobrze. Pani majesz? Si, comprendo. Si. Eu muito bem. Si. Eu muito bem. Хорошо. Compreendação. Хорошо. Compreendação do Brasil. Si. Uważaj. I teraz kierunek. Si, lo sé bien. Lo sabemos todos muy bien la situación. Y tú me vas a decir. Espera un poquito, espera un minuto. O sea, está parking piękny. Ta, tu wjedziemy na chwilę. No, wjedziemy na parking. Za paniem papierosa. Tak jest. Irek, wyciągnij dwie fajki. Masz jakiś koryto, bo ja godny jestem. Idę na tym samochodem. Koryto to masz tutaj. To jest śmietnik. To nie wiadomo, czy ktoś niuchał, wąchał, dotykał. Smarkał, srał, lizał palce. Cicho, skręcam, cicho. Jak tu kręcisz kierownicą? Tu. W lewo? No, prawo. Uważaj, żebyś nie pieprzył się na ten. Uważam, no gdzie? Bo mi rozpieprzy tą oponę. Bo tam jest strasznie ostry kart. Człowiek. Jak to stanąć tam? Wszystko jedno, tu masz się zatrzymać. Tu. Ty, a czekaj, zobaczę też patrz. Jak on się toczy, widzisz? Nie, nie prawie jest prosto, nic nie blokuje.
Tu jest poziom. Z poziomicą będziemy jeździć. Ale jak na poziomie się toczy, to znaczy, że dobrze. Nie, nie ma. Samej, wyciągaj te jabłka. Dobra, jemy, bo my głodne jesteśmy. My głodne jesteśmy. Ano trochę.